Witam Was w kolejnym odcinku naszych rozkminek. Witam Was w kolejnym dniu naszych wspólnych refleksji i zapraszam do rozważania, rozmyślania nad Ewangelią Łukaszową. A dziś w Ewangelii mamy przykład powołania apostołów, poprzedzony wielkim tłumem ludzi zebranym na słuchaniu Pana Jezusa. I co może nas to uczyć, ten fragment dzisiejszy, ta scena z nauczaniem wielkiego tłumu oraz z indywidualnym podejściem Pana Jezusa do świętego Piotra? Po pierwsze, wielki tłum to każdy z nas. Każdy z nas jest powołany do tego, aby iść i głosić Słowo Boże, aby iść i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, aby iść i przyprowadzić jak największą liczbę ludzi do Pana Jezusa. I jeszcze spojrzenie indywidualne na świętego Piotra, na Szymona Piotra. Popatrzcie, że mimo wielkiego tłumu, którym jesteśmy my, wspólnota Kościoła, to Pan Jezus potrafi oprócz tego dostrzegać każdą osobę indywidualnie. Pan Jezus przy wielkiej wspólnocie Kościoła, jaką my tworzymy, dostrzega każdego z nas indywidualnie. Piękny gest, piękna mądrość Syna Bożego. Chciejmy może dzisiaj podjąć refleksję, czy ja należę do tego wielkiego tłumu apostołów, którzy słuchają Słowa Bożego i przyprowadzają Jezusa przyprowadzają do Jezusa Chrystusa uczniów? I drugie, czy ja w dzisiejszym świecie dostrzegam indywidualnie, czy ja potrafię zobaczyć drugiego człowieka, którego Bóg stawia na mojej drodze?